Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy 11 odcinek dotyczy 11 powodu, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy. Dlaczego nie mogę być świadkiem Jehowy? Bo Pismo Święte poucza mnie przeciwko tego typu przynależności. I ten 11 powód brzmi: człowiek składa się z ciała, z duszy i z ducha. Mówi o tym Słowo Boże wyraźnie w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 wiersz. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 wiersz. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Widzimy wyraźnie, że ten fragment Słowa Bożego wyraźnie świadczy o tym, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a duch wasz cały i dusza i ciało niech będą bez nagany przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. To samo stwierdzenie możemy zauważyć w wydaniu Świadków Jehowy. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 wiersz. Oby sam Bóg pokoju w pełni was uświęcił, a duch i dusza i ciało wasze, bracia, zdrowe pod każdym względem, niech będą zachowane bez nagany podczas obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc widać, nawet w ich własnym wydaniu jest świadectwo, że człowiek jest duchem, duszą i ciałem. Choć oni bezpośrednio temu zaprzeczają, co powoduje, że nie mogę być świadkiem Jehowy, jeśli chcę być wierny Słowu Bożemu Biblii, czyli Pismu Świętemu. Kolejny fragment to jest z pierwszej królewskiej, 17 rozdział, 21 i 22 wiersz. Pierwsza królewska, 17 rozdział, 21 i 22 wiersz. Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie, Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Widzimy jednoznacznie, że tutaj mamy śmierć dziecka, ono nie żyło i Eliasz przywrócił życie temu dziecku. A dokładnie Pan przywrócił na prośbę Eliasza i widzimy, że to dziecko ma przywrócone życie i dzieje się to w ten sposób, że dusza tego dziecka wróciła do niego. Bo właśnie śmierć ciała to jest rozdzielenie od ciała duszy. Dusza dalej żyje. Dusza i duch dalej żyją po śmierci ciała. To nie jest tak, że śmierć ciała narusza życie duszy. Jest to jednoznacznie pokazane w Mateusza 10:28, gdzie Pan Jezus Chrystus mówi, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Duszy zabić się nie da. Dusza jest nieśmiertelna. Jednoznacznie to widzimy ze słów Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 10 rozdział, 28 wiersz. Żeby bardziej było to widoczne, jak fałszywa jest organizacja Świadków Jehowy, z ich przekładu przeczytam też pierwszą królewską, 17 rozdział, 21 i 22 wiersz. I trzy razy rozciągnął się na dziecku i wołał do Jehowy, mówiąc: Jehowo, Boże mój, spraw proszę, by dusza tego dziecka wróciła do niego. W końcu Jehowa wysłuchał głosu Eliasza
i dusza dziecka wróciła do niego i ożyło. Jednoznacznie widzimy, że nawet sfałszowany przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy, też ma świadectwo, że dusza opuściła ciało dziecka w momencie, kiedy to dziecko umarło i w momencie, kiedy ożyło, dusza wróciła do ciała. Jest to jednoznaczny dowód na to. W Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, też mamy sytuację ze śmiercią, a w zasadzie blisko śmierci. Jest to 20 rozdział, który opisuje zgromadzenie do imienia Pana Jezusa, w którym uczestniczył apostoł Paweł i w czasie tego zgromadzenia pewien młody człowiek o imieniu Eutychus siedział sobie w niebezpiecznym miejscu i przysnął w czasie kazania i spadł z tego miejsca na ziemię. I tutaj wyraźnie mamy tak napisane, a pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę, gdy się uczniowie zgromadzili na łamanie chleba, widzimy jednoznacznie, że zgromadzenia do imienia Pana Jezusa na łamanie chleba były pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę, Paweł rozmawiał z nimi, mając oddalić się nazajutrz i przeciągnął mowę aż do północy. A było wiele lamp w sali, gdzie byli zgromadzeni, a pewien młodzieniec imieniem Eutych, siedząc na oknie, będąc ciężkim snem zdjęty, gdy Paweł tak długo mówił, snem zmorzony spadł na dół z trzeciego piętra i podniesiony został nieżywy. Wyglądał na zabitego. A Paweł zszedłszy na dół, przypadł doń i objąwszy go, rzekł, nie trwóżcie się, bo dusza jego jest w nim. Nie do końca jest wyjaśnione, czy w wyniku działania apostoła Pawła ta dusza wróciła, czy też on po prostu tylko stracił przytomność i w wyniku utraty przytomności, będąc jeszcze żywym, wyglądał na takiego. Natomiast jest tutaj sformułowanie, które raczej wskazuje na to, że był nieżywy, a Paweł tą duszę przywrócił, bo 9 wiersz mówi, podniesiony został nieżywy. Niezależnie od tego, dla naszego punktu widzimy, że Paweł uznał, że koniec jest jego interwencji, bo dusza tego młodzieńca jest w nim. Dusza w człowieku oznacza, że człowiek ten jeszcze jest jak najbardziej żywy, bo śmierć ciała nie narusza życia duszy. Dusza po prostu z człowieka wychodzi w momencie śmierci. W przekładzie Nowego Świata ten fragment brzmi następująco. 20 rozdział, 10 wiersz. Lecz Paweł zszedł na dół, przypadł do niego i objąwszy go rzekł, przestańcie podnosić wrzawę, bo jego dusza jest w nim. Czyli widzimy, że także przekład Świadków Jehowy, choć w wielu miejscach jest zmanipulowany, to nawet tutaj nie dał rady tego sfałszować i też daje świadectwo, że dusza jego jest w nim. Jest to jednoznacznie sformułowanie Słowa Bożego, które całkowicie zaprzecza nauce Świadków Jehowy. I jednoznacznie widzimy, że człowiek składa się z ducha, duszy i ciała. Ma ducha, duszę i ciało. Ciało jest całym człowiekiem, dusza jest całym człowiekiem, duch jest całym człowiekiem. Dusza to nie duch, duch to nie ciało, ciało to nie dusza. Ale wiemy, że te trzy składniki ma człowiek. I duch jest całym człowiekiem, i dusza jest całym człowiekiem, i ciało jest całym człowiekiem. Jest to bardzo ważne, żeby pamiętać o tym nauczaniu Słowa Bożego i nie dać się wprowadzić w błąd różnego rodzaju fałszerzom. Kolejnym takim miejscem, które pokazuje rozdzielenie ciała i duszy, jest Jakuba 2,26. Albowiem jak ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest.
Widzimy, że ciało bez duszy jest martwe. Oczywiście tutaj świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie przeinaczyli tego fragmentu i Jakuba 2,26 w ich przekładzie Nowego Świata brzmi: doprawdy jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Zatem widzimy, że zmienili duszę na ducha, ale sam fakt, że rozdzielenie ciała i duszy jest definicją martwości. Dlatego apostoł Paweł powiedział: nie martwcie się, dusza jego jest w nim. Eliasz, gdy modlił się o przywrócenie życia dziecku, ucieszył się, gdy dusza wróciła do dziecka, dziecko ożyło. I tutaj jednoznacznie widzimy, że jest to dowód na to, że nauka świadków Jehowy jest błędna i dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to fałszywe nauczanie tej organizacji i każdej innej, bo podobne fałszywe nauki mają adwentyści Dnia Siódmego i im podobne grupy religijne pochodzące bezpośrednio z umysłu diabelskiego. Nic nie ma w tych naukach prawdziwego. Kolejne miejsce to jest Łukasza 8,55. Łukasza 8 rozdział, 55 wiersz. I tutaj widzimy, że Pan Jezus Chrystus jest tym, który przywraca życie. Jest powiedziane Łukasza, Ewangelia, 8 rozdział, 55 wiersz. I wrócił duch jej i wstała zaraz i rozkazał, aby jej dano jeść. Była to dziewczynka, która straciła życie. I tutaj widzimy opis całej sytuacji. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego bużnicy, powiadając mu: umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Ale Jezus, usłyszawszy to, odpowiedział mu, mówiąc: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowioną. A wszedłszy w dom, nie pozwolił wejść nikomu, tylko Piotrowi i Jakubowi i Janowi i ojcu dzieweczki i matce. A wszyscy płakali i narzekali nad nią, ale on rzekł: nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. I naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. A on, wygnawszy wszystkich i ująwszy ją za rękę, zawołał, mówiąc: dziewczynko, wstań. I wrócił duch jej i wstała zaraz i rozkazał, aby jej dano jeść. I zdumieli się rodzice jej, a on im przykazał, aby nikomu nie powiadali tego, co się stało. I tutaj jednoznacznie widzimy, że przywrócenie do życia dziewczynki równało się z wróceniem ducha do ciała tej dziewczynki. Ten fragment z Łukasza, 8 rozdział, 55 wiersz, podobnie jest oddany w chrześcijańskich pismach greckich świadków Jehowy, czyli: i duch jej wrócił i natychmiast wstała, on zaś kazał dać jej coś do jedzenia. Czyli nawet ich przekład potwierdza to, że duch wraca do ciała, wtedy człowiek ożywa, a jeśli człowiek umiera, to dusza i duch wychodzi z ciała. Kolejne miejsce to Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 59 wiersz. I widzimy tutaj: i kamionowali Szczepana, wzywającego i mówiącego: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Tutaj mamy sytuację, kiedy zamordowany jest Stefan. I Szczepan w momencie, kiedy już umiera, prosi Pana Jezusa, co też jest dowodem na to, że należy się modlić do Pana Jezusa Chrystusa, czyli modli się do Pana Jezusa Chrystusa jako do jedynego prawdziwego Boga, bo tylko do Boga można się modlić. I prosi Pana Jezusa o to, żeby przyjął jego ducha. Bardzo podobnie
jak Pan Jezus, będąc na krzyżu, modlił się do Ojca: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Śmierć ciała wiąże się z oddzieleniem ciała od duszy i od ducha, czyli wyjście z ciała duszy, wyjście z ciała ducha wywołuje rozkład tego ciała, dlatego że to duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Ciało zaczyna gnić, zaczynają je jeść robaki, gdy nie ma w nim duszy, gdy nie ma w nim ducha. I list Jakuba mówił, że jak ciało bez ducha albo ciało bez duszy jest martwe. Ciało bez duszy jest martwe. To oznacza, że ciało zaczyna wtedy ulegać rozkładowi. Apostoł Paweł mówi, że my mieszkamy w namiocie i gdy ten namiot się rozpadnie, ten namiot to jest nasze ciało i się to ciało rozpada. I nie jest tak, że człowiek jest ciałem tylko i wyłącznie w sensie takim, że nie ma duszy i ducha. Bo przecież jeżeli człowiek straci nogę w wyniku cukrzycy, albo w wyniku jakiegoś wypadku straci rękę, albo w wyniku jakiegoś wypadku straci dwie nogi i dwie ręce, zdarzają się takie straszne wypadki, to przecież nie jest tak, że jest kawałkiem człowieka, jest całym człowiekiem nadal. Jest to cały człowiek. I jeżeli po prostu jest to prawdą, co Słowo Boże mówi, że człowiek składa się z ciała, duszy i ducha, to nie można być częścią żadnej grupy, która tego nie podtrzymuje i nie głosi. Świadkowie Jehowy tego nie podtrzymują i nie głoszą, dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to kluczowa doktryna. Nie można jej lekceważyć, dlatego że jeżeli człowiek nie składa się z ducha, duszy i ciała, to wtedy nie ma podstaw do zbawienia. Wtedy taki człowiek po prostu jest tylko jak trawa palony w piecu. Nie istnieje wtedy wieczne potępienie w jeziorze ognia i siarki, tylko chwilowe spalenie, tak jak uczą zarówno świadkowie Jehowy, jak i adwentyści, zaprzeczając Słowu Bożemu, które wyraźnie mówi, że człowiek, który się nie nawróci, trafi do jeziora ognia i siarki na wieki wieków i będzie tam dręczony dniem i nocą, na zawsze, cierpiąc katusze w nieskończoność, tortury, które nigdy się nie będą kończyć, a robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I to jest miejsce zgotowane diabłu i jego aniołom, do którego również trafią ludzie, którzy chcą iść za diabłem, którzy nie chcą się nawrócić, nie chcą uznać, że Bóg jest święty, a oni nie są świętymi. To są ludzie, którzy o sobie mają wysokie mniemanie i uważają się za samosprawiedliwych, że oni nie potrzebują Boga, bo potrafią sobie poradzić bez Boga. I tacy ludzie trafią na wieki do jeziora ognia i siarki i będą tam dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Ratuj się spośród tego pokolenia złego i przewrotnego. Nie bądź wśród tych, którzy idą do jeziora ognia i siarki. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Jeśli przyjmiesz Pana Jezusa jako Twojego Zbawiciela, to nie trafisz do piekła, na które zasłużyłeś, bo zasłużyłeś na jezioro ognia i siarki przez Twoje grzechy. Zasłużyłeś na wieczne potępienie, dlatego że zgrzeszyłeś więcej niż zero razy. Tylko człowiek, który nigdy nie zgrzeszył, może pokładać ufność swojej sprawiedliwości. Ale ty taki nie jesteś. Ty nawet swoje własne obietnice, nawet swoje własne reguły łamiesz, a co dopiero reguły Boga, a będziesz rozliczany z tego, co Bóg na ciebie nałożył. I jeśli choć raz nie byłeś tak doskonały, jak Bóg tego wymaga, to czeka cię jezioro ognia i siarki, jeśli nie skryjesz się w Panu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus dokonał doskonałej ofiary na krzyżu Golgoty. Ta ofiara jest wystarczająca, żeby zbawić raz na zawsze tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa.
Zbawienie jest nieutracalne. Jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz raz na zawsze zbawiony nieutracalnie. Zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. Nie można go stracić, bo jest z łaski. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań. Można wysłać SMS-a na numer 791-214-963 albo na numer 739-089-088 lub w postaci komentarza pod filmem, albo można do mnie pisać pocztą tradycyjną Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz ochotę otrzymać Nowy Testament, to mam tego typu Nowe Testamenty wydane przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne. Możesz takie ode mnie otrzymać, taki egzemplarz bezpłatnie, według moich możliwości i bez jakichkolwiek kosztów, bezpłatnie. Serdecznie zapraszam. Niech Bóg Was błogosławi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.